Dobra, słuchajcie, skoro nas nie widać, znaczy, że na stole... Nas słychać. Że nas słychać, tak. Siema, Tytus tutaj, rzeźbiarz. Tytus, czyli rzeźbiarz z tej strony. Dobra, Tytus, o czym ty opowiadasz, że kulon ma ciemne strony? No, kulon ma trochę ciemnych stron w ogóle. Jest taka legenda kulona, że wow, to jest najlepsze, wow. To, że kupimy skalpel, to nie robi z nas jakichś chirurgów, tak? Mhm. Albo to, że wiemy, że czarne dziury istnieją, nie jesteśmy astronomami. Niektórzy właśnie mają takie podejście, kupię kulona, będzie super. Jak nie masz wiedzy, to kulona też nie wykorzystasz. Tytus, tam jest w środku na pewno coś, co cię pwali, zaskoczy i tego. Rozkręciłeś wiele prostowników, ładowarek w ostatnim czasie. Bida mnie zaskakuje, tyle ci powiem. Tak? Hello, kwasik, o tobie mowa, co? Słyszałem, że jest tutaj dolewana woda. Siemanko, ziomuś, wiesz, czasem się zdarza. Zagotowany, wiesz, taka ciężka praca. No i cyk, 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 cykają cykle. Każda bateria ma limitowane życie. Jedyne, co tu jest niezwykłe, tak naprawdę, to po prostu ktoś wpadł na pomysł, zrobił sterowanie i tak naprawdę chodzi o sterowanie. Co zobaczymy tam w środku? Na poważnie, to zaraz wszystko sobie opowiemy, zobaczymy. Co jeszcze, czekaj, co warto powiedzieć. Mhm. Super materiał Piotrek Pięciak robi, Piotr P. na swoim kanale. Robi coś takiego jak termorewizja różnych sprzętów. Tam są prostowniki, ładowarki, to jest super. Zobaczcie sobie, jak wypadł kulon, nie pamiętam jaki. Wiesz co, zrobimy tutaj, u góry macie kartę, w górnym prawym rogu, o tu gdzieś, tu w tym miejscu będzie ten, w tym miejscu będzie karta, zaglądnijcie, a ja też jakiś fragment od Piotra tutaj wsadzam, żebyście mogli zobaczyć. Genialna sprawa, my polecamy kanał Mega Piotra się Pięciaka. Tam wszystko grzeje i tam jego pomysły, też będzie dodawał jakieś tam filmy na temat klonów, więc warto śledzić, obserwować. Dla mnie to nie jest bieda. No ja otwierałem kiedyś nie jeden prostownik, nie jedno urządzenie i tam było dużo mniej, a tutaj jest... No, jest dużo więcej. O, co to wypiąłeś? Wypiąłem wyświetlacz, który idzie tutaj, znaczy wyświetlacz, sterowanie ogólnie całą płytę przednią. Przednią płytę z wyświetlaczem, nie? No. Czekaj, rozbierzemy to, żeby to było więcej widać. Może odkręcimy jeszcze tą płytkę. Jest nasze wejście. Mostek. Czyli tutaj nam wchodzi 230. Z gniazda sieciowego 230 V. Przemienne, mostek prostowniczy, on je prostuje, więc tu mamy napięcie stałe do 350 V. Te napięcie stałe jest przełączane przez ten tranzystor i tutaj transformowane za pomocą tego transformatora na drugą stronę. Tu jest prostowane znowu, bo to jest napięcie pulsujące, takie przemienne, więc tylko jedną połówkę wykorzystujemy i ją prostujemy. No i to jest nasze napięcie wyjściowe filtrowane przez te dwa kondensatory. I cała magia to jest to. Cała magia to jest sterowanie tutaj zaklęte w tej płytce. A, czyli tu jest magia. Tak, to dobra, jest magia. Ale powiedz mi, pokaż mi jeszcze tą płytkę z drugiej strony, bo dobrze rozumiem, że tak naprawdę tutaj mamy wejście prądu i wszystko, co się dzieje później tutaj, to jest ścieżka, jak ten prąd sobie biegnie i pojedyncze elementy, które są po tamtej stronie, coś z tym prądem robią. Można to tak zrozumieć, czy coś sobie źle wyobrażam? No, jeśli dobrze cię rozumiem, to tak. Tu jest, wchodzi prąd. I tutaj jest elektroniczka sterująca, która steruje tą stroną też i ona też się trochę sama steruje. Co tu się dzieje? Tak. Tu mamy takie wyfrezowane otwory, żeby nam wysokie napięcie nie spotkało się z niskim napięciem, żeby urządzenie było bezpieczne. Jedyny element, który nam sprzęga komunikację pomiędzy prawą i lewą stroną, to jest to. Tu w środku jest zaklęta dioda LED świecąca, która świeci z tej strony na drugą stronę i tam podaje informacje, co się dzieje. To jest trochę tak jakby, nie wiem, dwa statki i latarką gościu świeci, nadaje alfabetem Morsa, co się dzieje. Okay. I to jest jedyne, co nam sprzęga jedną stronę z drugą stroną. Jest to związane z tym, żeby to było bezpieczne, żeby jakieś, nie wiem, zwarcie czegoś czy coś nie spowodowało nam porażenia użytkownika po drugiej stronie. Po drugiej stronie. Okay. To się nazywa separacja galwaniczna, czyli galwanicznie te obwody są od siebie odseparowane, są sprzężone magnetycznie za pomocą rdzenia transformatorka. Super. No i już mamy tak naprawdę zwykłą przetwornicę, która gdyby miała stałe elementy, to by było na stałe, wszystko by napięcie i prąd był stały, ale że chcemy to kontrolować, to bez, mamy... Bez tego to by funkcjonowało już jako prostownik? To by działało, no tak, może nie prostownik, no ładowarka. Ładowarka, no. Ale tak, można powiedzieć, że tak. Można by to było ustawić na sztywno. Masz 16,2 V, tylko jak podnosimy akumulator, to by na przykład pakowało w niego 30-40 amperów. No tego nie chcemy. Chcemy mieć sterowany prąd, wszystko, więc do tego jest nam potrzebna logika. Czyli tak naprawdę magia kulona rozpoczyna się, kończy i tutaj. To jest mózg. Bo jak rozumiem to jest... każdy byłby teoretycznie w stanie tą część zrobić. No, praktycznie ona jest tak prosta, że nawet... ty czy ja moglibyśmy siąść i w jeden wieczór, jakbyśmy mieli schemat i elementy, byśmy połączyli i byśmy mieli przetworniczkę. Ja bym ci podawał wszystkie rzeczy. Okay. Dobra, i teraz pogadajmy o tym. Co to jest ta magia? Co to jest to? No, sterowanie, logika. Czy to jest też taka płytka ze ścieżkami i tak dalej? Tak, to jest też taka płytka. Widać, tak jakby to robili gdzie indziej, tak jakby
chronią swoją wartość intelektualną, to mogą zamawiać w Chinach masowo i to po prostu podłączać się do tego. Tak, tak się takie rzeczy robi. No patrz, tutaj są jakieś cyferki, nie? Tak, to jest oznaczenie rewizji płyty. Tu też mamy napis, co to jest za płyta, w jakiej rewizji, jakiej wersji. Tu już jest taki grubszy kabel i tutaj już mamy... To jest nasze napięcie, które wychodzi z tej przetwornicy plus minus. Obniżone napięcie. Ono idzie na terminale. Na nasze. Napięcie i prąd, tak? Tak. Tutaj i tutaj mamy terminale, które już potem trafiają do akumulatora. Wiem też, że tam chłopaki z Rosji działają dzień i noc, tam pisali oficjalnego newsa na temat nowego firmware'u i właśnie o co chodzi z tą sytuacją. Mówisz o ciemnej stronie kulona 820. Tak. Pomijając jakby sposób chłodzenia, czyli radiatory z blachy, to nawet nie są radiatory, tylko kawał blachy. Poczekaj, bo teraz tak, chłodzenie mamy dwojakiego typu. Jest wentylatorek, tak, który no, kręci się cały teoretycznie czas. Teoretycznie pompuje nam powietrze do środka przez płytkę tutaj tym tunelem, bo tak, tak się domyślam. No to jest klin napowietrzający. No powiedzmy. Jaki jest problem właśnie z tymi oto wentylatorami? Problem jest taki, że ten wentylator ma 12V, 0,15A. No to dobrze czy niedobrze? To nijak, to jest jego cecha. To nie jest ani dobrze, ani źle. Tylko teraz tak. Wyszedł soft, który cały czas to się kręciło na maksa, nie było problemu. Tylko wyszedł jakiś tryb adaptacyjny. W zależności od tego, jaki płynie prąd do akumulatora, było inteligentne sterowanie wentylatorem. I była taka częstotliwość przełączania tego wentylatora, żeby on się wolniej kręcił, tranzystorem, który według jego specyfikacji technicznej ma wydajność prądową jedynie 100 mA, a tu mamy 0,15. A gdzie jest ten tranzystor, ten 100 mA? Moment. To jest to. DVT1 i ten tranzystor steruje VT4, ale nim się nie skupiamy. Ten tranzystor się bardzo grzeje. Czyli tak, on jest o mocy 100 mA, tak? Tak. O mocy 100 mA, a wentylator mu generuje 150 mA. Tak. Czyli dostarcza taką moc na niego, co powoduje, że on pewnie się grzeje. On się zaczyna grzać, jak on się spali, to przestaje się kręcić wentylator. No i z racji takiego chłodzenia, jeśli tu będzie płynął jakiś trochę większy prąd, no to nam się może totalnie cała elektronika zjarać. I to jest ta ciemna strona kulona? To jest ta ciemna strona kulona. Teraz jak temu zapobiec? Albo można wymienić wentylator na większy, bo ten ma 4 cm. Ludzie wymieniają na 6-centymetrowe wentylatory, które mają na przykład pobory 0,1A czy coś takiego. Ale zmniejszyć mu pobór prądu przez tak, ten wentylator. No. Wentylator ma 0,8 W na przykład, wtedy nie ma problemu. Lub można wymienić ten tranzystor na inny. I to może zapobiec przegrzewaniu? Tak, jeśli ktoś nie chce lutować, tylko chce uwalić dwa przewody, dać większy wentylator o mniejszym poborze prądu, spoko, nie ma problemu. No. On jest tak przygrzany, więc jakby ktoś to chciał wymienić, trzeba to by rozwiercić na przykład wiertełkiem i zrobić nowe otwory montażowe, żeby tą 60-ką się wczepić. Tytus, ale ja znam ciebie, wiem, że jesteś świetny, jeżeli chodzi o lutowanie. W ogóle w górnym prawym rogu macie genialny film o lutowaniu. No nawet tak. Krystyna, Zbyszka żona, oglądała i mówi, że świetny kawał filmu. Poniósł się. 200 tysięcy. Tak, polecam, kliknijcie, jeżeli nie oglądaliście jeszcze. No i dobra, i teraz, jak znam ciebie, to na pewno masz pomysł, że coś trzeba wylutować. Oczywiście. Ludzie też to mają takie pomysły sami z siebie. Chłodzenie. Jaki jest sposób na chłodzenie? Ludzie robią różnie. Przyklejają jakieś radiatorki do tego chłodzenia tu gdzieś po bokach, żeby zwiększyć wydajność. Ale te takie wydajność. Te takie z różnych kształtów? Miniaturowe, no. Miniaturowe. Można też wymienić na radiatory odzyskane z zasilacza do komputera na przykład. Tylko też trzeba tak. Trzeba wylutować właśnie nasz na przykład tranzystor tu, tranzystor MOSFET, jego się wylutować. On jest zanitowany. To też jest czasami problemem. Bo tranzystor jest wlutowany w płytkę i do tego tranzystora doczepione jest coś, co chłodzi ten tranzystor. I to jest styk. I teraz problem z tym stykiem jest taki, że tu powinna być pasta termoprzewodząca, która wszystkie nierówności jakby metali, terenów na poziomie mikroskopowym, ona wypełni i spowoduje przeniesienie ciepła. Trochę tak jak olej w silniku. Silnik, film olejowy. Zapewnia chłodzenie. Więc ludzie to robią tak. Odlutowują tranzystor, dają lepsze radiatory, dają pastę, wszystko na śrubkę. Tutaj jest bardzo ważna uwaga, bo jak zauważycie, te obudowy tutaj tranzystorów mają z tyłu plecy takie metalowe. Przy MOSFETach? No ogólnie, ta obudowa to jest TO220, ona ma różne opcje. I teraz tak, zwróćmy uwagę na to, że tutaj jest taka plastikowa izolująca podkładka pod śrubkę i jeszcze taki silikonowy pad, który izoluje nam od radiatora, bo na radiatorach są jakieś potencjały. I tu plecy tego tranzystora, nie mają się stykać z plecami tej diody, bo będzie zwarcie. Gdybyście modyfikowali te chłodzenie, to jest bardzo ważna uwaga. Nie wszystkie jakby obudowy są takie, bo są czasem całe plastikowe z tyłu, izolowane, ale w tym przypadku jest zastosowana podkładka, która musi być cała
nie może być przerwana i śrubka też musi być izolowana białą tutaj taką insertem takim plastikowym. To może by ten tranzystor, ten malutki 100 mA wymienić na 150, to jest też możliwe? Tak, tak. Są takie tranzystory o innym oznaczeniu, one wytrzymują 500 mA i wtedy nie ma problemu. Ty tu spodobają ci się te luty? Jest nieźle to, jest to polutowane nieźle. Czy to robią ręcznie, czy to roboty jakieś robią przy takich rzeczach? Nie wiem jak to robią, bardziej mi to wygląda albo na lutowanie na fali. Co to znaczy lutowanie na fali? Że jest w wannie, taki rynnie jakby płynna cyna i jest taka fala taka wystająca i to tak przejeżdża i ta fala zaczyna dotykać po kolei wszystkie te od spodu rzeczy i to się zalutowuje. I na przykład to jest pokryte topnikiem. Dobra, czy można to jakoś uniknąć tego? Czy ja na przykład jak nie grzebię w ustawieniach tego wentylatora? Właśnie, chciałem to powiedzieć. To jest najbardziej opcja dla leniwych. Można ustawić, żeby wentylator był non-stop na maksa i wtedy też to się nie spali. Dlaczego? Ten tranzystor działa tak naprawdę jak taki regulowany rezystor. Ja wam coś pokażę, jak działa tranzystor. W tym przypadku tranzystor to jest taki regulowany rezystor. Jak on ma dużą wartość, to nie płynie prąd, ale jak chcemy, żeby płynął prąd i zmniejszymy jego wartość do zera, to prąd sobie płynie i go nie nagrzewa. Sprawa OMA jest coś takiego, że jak rezystor ma jakąś tam rezystancję, to na nim się odkłada napięcie i się wydziela moc. I właśnie ten tranzystor, jak on zaczyna być załączany i wyłączany, działa tak jakby jak opornik, zaczyna się grzać. Więc jak on jest na maksa otwarty, wentylatorowi nic się nie dzieje, tylko się głośno huczy i wtedy on prawie nie ma oporu, więc nie ma jak się na nim wydzielić moc. Jak on zaczyna operować jak opornik, takie zwiększa swoją oporność albo się szybko przełącza, wyłącza, to te momenty, kiedy tranzystor się otwiera, zamyka, on przez ten moment, jak ta rezystancja się zmienia dynamicznie, to są momenty, w którym się wydziela moc. I te wszystkie sumy przełączeń momentów powodują to, że on się po prostu przegrzewa. Więc jak on jest otwarty na maksa, to się mu nic nie dzieje, mimo że on ma tylko 100 mA, a tu jest 150. Więc i tak jest 50% jakby przekroczona możliwość prądowa tego tranzystora. Jak on zaczyna być przełączany, no to wtedy się zaczyna grzanie. Jeszcze szybko podsumujmy. Są opcje. Nie robicie nic, ustawiacie wentylator na maksa, wam huczy, ale nic się nie spali raczej. Druga opcja jest taka, że wymieniacie wentylator. To jest kolejna najprostsza opcja na inny o mniejszym prądzie. Trzecia opcja jest taka, że wymieniacie tranzystor, czyli już tam coś trzeba polutować. Czwarta opcja też, jak ktoś dużo ładuje, będzie męczył dużym prądem ten oto prostownik. To też zmodyfikowanie chłodzenia. My dziękujemy na kanale Mr. Akumulator. Pamiętajcie, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, a w górnym prawym rogu macie link do filmu na kanał Rzeźbiarz, gdzie Tytus w szczegółach opowie o tych wszystkich rzeczach, którymi mnie tutaj poczęstował. Okej. Dzięki, Tytus. Dzięki, hej. Potrzebne ci wsparcie, wyniki, diagnostyki. No burba tuyery do układu elektryki. Testy jakości najlepszej techniki. Zapraszam osobiście lub na YouTube'owe filmiki. Będę tam wiercić, kręcić, podpinać i badać. Przeciążać, zalewać, próbować też wysadzać. W poszerzaniu świadomości o ich jakości. Terminologia długowieczności. No to Mr. Akumulator, twój nawigator, defibrylator. On wyjaśni ci tą kwestię, jak zbudowane są i działają różnego rodzaju baterie. No to Mr. Akumulator, twój nawigator, defibrylator, wyjaśnia mitologiczne brednie i nie pozwoli ziomuś, abyś wybrał błędnie.